Witam w serii podcastów, które powstają dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można je odsłuchać na koncie Miastografu, a także znajdą się w innych serwisach popularyzujących podcasty. Dzisiaj naszym moim gościem jest dr Agata Zysiak, adiunkt w Ośrodku Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością Uniwersytetu Warszawskiego. My znamy się właściwie pół życia, a ja się stresuję z naszą rozmową. Mieliśmy rozmawiać trochę o temacie twojego doktoratu, ale mnie też niezwykle intrygujące wydaje się porozmawianie o w ogóle twojej drodze zawodowej jako naukowca i o twoich licznych wyjazdach naukowych. Udało mi się odwiedzić cię w Budapeszcie, natomiast nie odwiedziłem cię w Berlinie, w Wiedniu, no i też nie udało się w końcu dotrzeć do Detroit i do Princeton, gdzie również pracowałaś. I właśnie może na tym byśmy się bardziej skupili. Ja bym zaproponowała taką klamrę, jak badania o Łodzi mogą lepiej pracować, że tak powiem, za granicą niż w Łodzi. Dziękuję bardzo. I też witam Państwa, przepraszam, nie przywitałam się. Rzeczywiście znamy się pół życia i ja też się stresuję tą rozmową. Może dlatego, że obiecałam sobie, że nigdy jako badacz materiałów biograficznych nie będę za dużo mówić o własnej biografii, a ty mnie tutaj widzę w tą stronę troszkę ciągniesz. Chcę, żeby słuchacze mieli okazję poznać bliżej te osoby, które zazwyczaj występują tak ex cathedra z wykładami. Natomiast podcast pozwala na trochę swobodniejszą formę. No i właśnie poznanie też bliżej zainteresowań i przemyśleń badaczy w takim też szerszym kontekście. Twoje naukowe podróże i wszędzie tam, gdzie się znajdujesz, starasz się sprzedawać Łódź, mówić o niej i popularyzować ją naukowo, to wydaje się również fascynujące i również ciekawe, że badaczy z całego świata właściwie te tematy bardzo interesują. Wydaje mi się, że Łódź jako miasto, jako ciekawy przypadek właśnie do badań, do analizy jest nawet bardziej rozpoznawalna na przykład w świecie anglosaskim niż u nas w badaniach w Polsce, no i w samej Łodzi, to może trudno powiedzieć, czy możemy na to obiektywnie spojrzeć. Ale właśnie okazało się, że no początkowo jako jeszcze bardzo młoda badaczka, bardziej chyba działaczka lokalna niż jeszcze identyfikująca się z akademią, zaczęłam się zajmować Łodzią i nagle okazało się, że to świetnie rezonuje właśnie na zewnątrz. I jeśli wspominam, że właśnie interesuje mnie Łódź, czy oczywiście trzeba często powiedzieć LOC, bo jednak mamy aż trzy litery charakterystyczne tylko dla polskiego i te głoski są trudne do wymówienia, to okazuje się, że ludzie nie słyszeli o tym na przykład na kursie o nowoczesności w Chicago. I Łódź jest tam wykładana jako ciekawy przypadek jakiegoś takiego peryferyjnego rozwoju, a na przykład pewnie studiujący we Wrocławiu mówi w ogóle o Łodzi, jakby nie usłyszeć w toku studiów. Także wydaje mi się, że tutaj jest takie ciekawe przemieszczenie, że często łatwiej było mi wskoczyć już jakby na wyższy poziom rozumienia wyjątkowości historii Łodzi i tego, jak ona może być ciekawa, właśnie wykładając na przykład w Stanach, niż w Europie Środkowej czy w samej Polsce. A jakbyś mogła tak właśnie lotem błyskawicy opowiedzieć o tym, co studiowałaś na temat Łodzi poza Łodzią w tych państwach europejskich, no i w samych Stanach? To jest tak, trudne pytanie, ponieważ w ogóle jak teraz myślę, jak o tym opowiedzieć, to zmuszasz mnie do jakiejś pracy biograficznej. Bardzo długo wydawało mi się, że na przykład aktywność nasza wspólna w topografiach, taka właśnie popularyzująca historię Łodzi, związana z historią mówionymi, właśnie z miastografem, gdzieś jest w opozycji do nie wiem, mojej kariery naukowej. Natomiast jak dzisiaj na to patrzę, to wydaje mi się, że to były bardzo wspierające się działania i żadne nie byłoby możliwe pewnie bez drugiego w takiej formie. A na pewno jak czasem dyskutowałam z innymi doktorantami, właśnie, że ta działalność pozarządowa to ci tylko kłody pod nogi zjada czas. Nie zgadzam się z tym, uważam, że dzięki temu to właśnie tak fajnie dla mnie wyszło, bo wydaje mi się, że i pozwoliło robić ciekawe rzeczy, nawiązać kontakty, no, pomieszkać w pięknych miejscach, też fascynujących dla po prostu rozwoju intelektualnego. I wszystko zaczęło się chyba od naszego projektu zapoczątkowanego mailem późno w nocy twojego do Detroit, kiedy
chcieliśmy przełożyć doświadczenia nasze walki z trudną lokalną tożsamością, właśnie z więzią mieszkańców z Łodzią, chcieliśmy nawiązać kontakt z innymi miastami poprzemysłowymi. No i Detroit tutaj było takim chyba najlepszym przykładem. Potem pamiętam, że pisałam parę grantów na miasta poprzemysłowe europejskie, tam nawiązywaliśmy współpracę z innymi stowarzyszeniami, nie udało się tego dofinansowania pozyskać i dopiero wtedy pomyślałam o tym jako o projekcie naukowym. I o ile pierwszy mój wyjazd jeszcze do Budapesztu, do Środkowoeuropejski Uniwersytet, który już tam niestety się nie znajduje, już się przeniósł do Wiednia, był jeszcze związany z doktoratem, właśnie z pisaniem o historii Uniwersytetu w Łodzi, który ja zaczynałam jako taki projekt bardzo otwarty na zasadzie, no to musi być coś ciekawego, jeśli w tak robotniczym, przemysłowym mieście nagle powstaje uczelnia. I rzeczywiście okazał się to bardzo, bardzo ciekawy projekt. Nie o Łodzi, a bardziej o awansie społecznym, bardziej o w ogóle projekcie modernizacji PRL-u. I ta Łódź była powiedzmy wymówką do badania jednak szkolnictwa wyższego, właśnie edukacji, upowszechniania edukacji, dostępu do uniwersytetów. I właściwie książka z doktoratu i badania są chyba mniej, są być może najmniej łódzkie w tej chwili. Ale równolegle już wtedy zaczęło się to myślenie moje właśnie o porównaniach, które w tej chwili realizuję, próbując badać, jak klasa robotnicza mówi o doświadczeniu rozpadu właśnie świata pracy w Detroit i w Łodzi. W miastach bardzo różnych, ale przeżywających podobną trajektorię rozwoju, oczywiście na swoją skalę mówienia o takich powiedzmy robotniczych rajach, państwach dobrobytu, oczywiście w Polsce na znacznie skromniejszą skalę, to były inne modele też życia, mieszkalnictwa, życia rodzinnego i tak dalej. Natomiast interesuje mnie to, jak właśnie mówi się o tym rozpadzie świata pracy, jak ta praca biograficzna radzi sobie z tego typu doświadczeniem. I tutaj podobieństw jest bardzo dużo. To jest materiał, którym jestem jakby w trakcie. Myślę, że książka, jakieś tam pierwsze artykuły już powstały. Książka to jest jeszcze kwestia nadchodzących miesięcy. Mam nadzieję, że miesięcy, nie lat. Ale ten projekt był w jakiś sposób realizowany równolegle i te wyjazdy przeplatały się właściwie. Część dotyczyła właśnie Uniwersytetu Socjalistycznego, część tego porównania. I wydaje mi się, że ten pierwszy wyjazd właśnie do Budapesztu, do jednostki, która jest też bardzo zorientowana na ludzi z regionu. Tam jest właśnie dużo osób z byłej Jugosławii, z Rosji, z Bułgarii, z Polski. A jest to jednak placówka no, amerykańska, to jest jakby uniwersytet na modelu amerykańskim, mieszczący się też oficjalnie w Nowym Jorku. I model no, uprawiania nauki, dyskusji, biblioteka, która się tam znajdowała, to było takie właśnie bardzo rewolucyjne dla mnie. I też ja wpisałam jakby w swoją pracę, wydaje mi się, w taki model dosyć mocno anglosaski, znaczy książka taka z ukąszeniem reporterskim powiedzmy, a niekoniecznie monografia naukowa. Wydaje mi się, że to jest duży wpływ właśnie CEU. I na pewno był to taki moment, że można było pomyśleć, że no tak, to można robić, będąc tym lokalnym aktywistą, naukę na światowym poziomie, taką, którą czyta się nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i w Stanach, i w Ameryce Południowej, i że to jest właśnie coś, co warto robić. Po tym wyjeździe, no na pewno tu się sprzęgają moja biografia z biografią Wiktora Marca. Badaliśmy oboje Łódź, jeździliśmy we dwójkę też często. Potem te biografie się rozdzieliły, ale na pewno jest cała też literatura na temat biografii akademickich, które no po prostu są w jakiś sposób jednocześnie wykorzenione, bądź jeśli zaczniesz tak jeździć, to nie jest łatwo wrócić. Ja w końcu wróciłam, ale wiele biografii tak nie kończy. Tak czy inaczej, po drodze był właśnie i Berlin, i Wiedeń, to były krótkie pobyty. Ten Wiedeń rzeczywiście był brzemienny w skutki, bo profesor, z którym pracowałam, też w przyszłym roku rozpoczynam 4-letnią współpracę z nim i to jest też taka loteria, nigdy nie wiesz, kiedy coś przyniesie efekty nawet lata później, bo to było już przecież 3 lata temu, a dopiero za rok rozpoczynamy właśnie wspólny projekt o transformacji w Europie Środkowej. Natomiast chyba najbardziej interesujące i może na tym się powinniśmy skupić, żeby jakoś zawęzić dzisiejszą rozmowę, są chyba te wyjazdy do Stanów. Pierwszy to był wniosek dokładnie składany na zasadzie przekopiowania pomysłu z topografii, żeby właśnie porównać się doświadczenia miast przemysłowych, nawet współczesnych mieszkańców miast. Udało mi się uzyskać fundusze z Fundacji Kościuszkowskiej na wyjazd. I byłam wtedy pół roku w Detroit. Pierwszy raz właśnie zetknęłam się w ogóle ze Stanami, no, które uważam, że w Polsce są, chyba nie ma drugiego tak obciążonego
różnymi wizjami kraju. Taki, to nawet we mnie czuję, że bardzo silnie gdzieś tam tkwi taka wizja właśnie Ziemi Obiecanej. Natomiast przy spotkaniu bliżej, i to nie mówię tylko o doświadczeniu Detroit, które jest specyficzne, ale od właśnie New Jersey, gdzie potem mieszkałam rok, czy Kalifornii, jest to bardzo trudny kraj, pełen kontrastów, i niejednokrotnie byłam pytana, czy no, skoro już tyle jeżdżę i miałabym szansę pewnie zyskać jakieś tam zatrudnienie, to czy będę się ubiegać, będę się starać o pracę w Stanach. I dla mnie było jasne, że nie chcę się tam przenosić. I na pewno jest tam możliwość zbudowania sobie, nie wiem, kariery, wygodnego życia, natomiast jest to bardzo trudne społeczeństwo, pełne kontrastów, właśnie prywatna służba zdrowia, problematyczna infrastruktura. No to jeszcze było w ogóle przed pierwsze wyjazdy przed Trumpem i przed, powiedzmy, takim ujawniającym się kryzysem w Stanach, także teraz chyba ta odpowiedź jest jeszcze bardziej pewna, tak, wolę zostać w Europie. Natomiast nawet wiedząc, że to nie jest kraj, w którym chcę zostać, chcę mieszkać, nie zmienia to faktu, że jest to miejsce zupełnie fascynujące. I też no, mieszkałam tam w sumie prawie 2 lata i w odcinkach, więc udało się też trochę pojeździć. No też zawsze, nie wiem, wyjazd na wykład, czy jakieś seminarium, konferencje, ja się zawsze staram niwelować już ten ślad węglowy i chociaż trochę więcej czasu tam spędzić, albo akademicko, albo też po prostu turystycznie. Więc trochę tych Stanów udało się też zobaczyć po prostu. Co okazuje się też ciekawe, można to na przykład zrobić pociągiem, nie trzeba latać w tej weftę albo wypalać na autostradach galony benzyny. Bardzo też polecam ten sposób podróży, bo jest po prostu fascynujący, jeśli chodzi o krajobrazy, ale też o skład ludzi w pociągach. Nie jest to też bardzo droga impreza, a można przejechać rzeczywiście Stany wzdłuż i wszerz i spędzić w tym pociągu właściwie miesiąc, wysiadając na najróżniejszych stacjach, od właśnie dużych metropolii po trochę zapomniane małe miasteczka, które żyją być może już teraz po części tej kolei, albo na właśnie micie miasta Dzikiego Zachodu, miasteczka, gdzie doprowadzono kolej. Natomiast takim dominującym doświadczeniem od Nowego Jorku, nie wiem, po Portland, to są właśnie ta wybiórczość naszej wizji Stanów. To znaczy, że cały czas jest to w wizji wielu osób Ziemia Obiecana. Ja zdaję sobie sprawę, że może jestem nadmiernie krytyczna, natomiast zostały ze mną do dzisiaj właśnie takie obrazki bardzo trudne i takie trochę może nie do uwierzenia z perspektywy nawet tej naszej skromnej wersji państwa dobrobytu socjalistycznego, ale no nie doczekaliśmy scenek typu wykrwawiający się ludzie na ulicy albo rzesze bezdomnych na wózkach, niepełnosprawnych umysłowo, którzy są zmuszeni do mieszkania na ulicy, a tak jest i w Nowym Jorku, i bardzo w Kalifornii, która klimat ma po prostu lepszy do bycia osobą w kryzysie bezdomności. I oczywiście jest tam też ruch wolnych od domu, house free czy home free, którzy wybrali taki styl życia, natomiast no, nie oszukujmy się, to jest jednak jakiś mały procent. Właśnie Portland, które jest takim miastem chyba w tej chwili bardzo modnym, mekką hipsterstwa, alternatywnych sposobów, nie wiem, produkcji, myślenia takiego też proekologicznego. No może jest rozwijającym się miastem i wygodnym do życia, natomiast nie zmienia to faktu, że w centrum po prostu są zakrwawieni, niepełnosprawni ludzie i idąc przez centrum można się po prostu potknąć o kogoś, kto na przykład nie jest już w stanie sam o siebie zadbać. To jest z perspektywy, wydaje mi się, europejskiej nie do wyobrażenia. I nie te hipsterskie rodziny z trójką dzieci zamożne, które ich po prostu obchodzą, już ignorując jak powietrze. To jest właśnie Nowy Jork z kolejną też no właśnie tą falą ludzi bezdomnych, ludzi wykluczonych, ludzi, którzy pracują po 4 prace i nie są się w stanie utrzymać. Miasta, które, jak nie wiem, my czytamy z perspektywy europejskiej o, nie wiem, gentryfikacji, o jakiejś tam właśnie krytyce nowoczesności, to mi się wydawało, jeszcze to czytając, że no tak, widzę te procesy też w Polsce, to ci badacze tacy wysublimowani, tam jak się chodzi po tych ulicach Nowego Jorku, to się dostaje tym po prostu jak pięścią w twarz, te procesy też właśnie działań kapitału, czyszczenia dzielnic, no są tam po prostu widoczne jak na dłoni. Właśnie styli życia połączonych w te modne dzielnice nowojorskie. No jest to bardzo ciekawy kraj i na pewno chciałabym tam też jeszcze kiedyś wrócić jako właśnie raczej czy badaczka, czy turystka, a nie mieszkanka.
Teraz zresztą ostatni pobyt, kiedy ja byłam w ciąży, też pokazał, jak trudny jest to na przykład kraj dla rodziców, dla młodych matek, gdzie w większości nie ma w ogóle urlopu macierzyńskiego, a moja znajoma bardzo się cieszyła, że miała go aż 6 tygodni i to jeszcze płatny, więc w ogóle niesamowita sprawa, zupełnie wyjątkowa. A na wielu uczelniach zresztą zdarza się tak, że mimo nobliwości i rozpoznania uczelni, jeśli urodzisz dziecko, to może daje się 2 dni wolnego, a na resztę wykładów, no to sam musisz zorganizować zastępstwo. No to jest jakby taki pakiet praw socjalnych, że z europejskiej perspektywy, nawet tej postsocjalistycznej, włos się jeży na głowie. Oczywiście to nie zmienia faktu, że u nas też takie sytuacje się zdarzają i jakby praca o dzieło, prekaryzacja w wielu branżach, natomiast no tam to jest rozwiązanie jakby systemowe i docelowe. Też kwestia zabezpieczeń, systemu emerytalnego, badając ten rozpadający się świat pracy, poznałam też wielu działaczy związkowych. No, kwestie, z którymi się oni mierzą, są no, niewiarygodnej skali, ale też właśnie są zupełnie przesunięte względem wielu kwestii, które dla nas wciąż wydają się pewne, jak na przykład nie, państwowa emerytura, czy podstawowy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Natomiast takie doświadczenie już bardziej turystyczne, no to jest też kraj niesamowitej przyrody i rzeczywiście chyba nie mamy, bo może tak zmieniając trochę perspektywę z tego miasta, które rzeczywiście jest bardzo trudne, są tam no przepiękne obszary, wiele też bardzo, bardzo przykładnie chronionych i tak dalej. Natomiast to jest dla mnie trochę niewyobrażalne, że bo można nie wiem, przejeżdżać między tymi parkami narodowymi i jednocześnie nie widzieć, nie wiem, tych hosteli pełnych latynoskich pracowników, nie mogących tak wynająć żadnego innego miejsca niż właśnie jakiś ponury motel, czy właśnie całej biedy, przedmieść i ludzi żyjących w przyczepach kempingowych. No, jest to rzeczywiście kraj bardzo trudny. I myślę, że bardzo jednocześnie łatwo jest nam żyć wygodnie. I przypomina mi się taka rozmowa z niemieckiego pochodzenia profesorem, który właśnie pracując w Nowym Jorku, mając 2 małych dzieci, zdecydował się zmienić mieszkanie, żeby uciec od tego okropnego miasta, w którym ciężko jest nawet pchać wózek po chodniku. I właśnie zakupił dom w jakiejś takiej malutkiej miejscowości, gdzie prawie wszyscy to pracownicy akademicy, liberalni bądź lewicowi. Mają właśnie żłobek z tęczą i zaraz obok jogę dla kóz, dla dzieci, znaczy z kozami, przepraszam. I on jakby mówił wprost, tak, to jest wydmuszka, to jest świat, którego właściwie nie ma, ale mi jest wygodnie w nim żyć na co dzień, stać mnie na to. I rzeczywiście, jeśli cię stać na to, musisz tam żyć bardzo wygodnie w swojej bańce, ale wystarczy, tak jak z tego Princeton, z bauhausowego osiedla, wystarczy przejechać rowerem parę kilometrów, żeby trafić do nie wiem, polonijnego osiedla w Trenton, gdzie przemysł upadał w latach 90. I wygląda to już wszystko bardzo, bardzo ponuro, nieciekawie. To jest chyba takie bardzo duże zaskoczenie. Tak samo w Detroit, właściwie 2 przecznice dzielą zrujnowane, wypalone domy od jeszcze funkcjonujących całkiem nieźle osiedli, a czasem dosłownie kilka domów jest zachowanych i ludzie jakoś tam w nich żyją na nawet niezłym poziomie. Zazwyczaj jednak to są większe tak powiem, dystanse przestrzenne, ale i tak znacznie chyba mniejsze niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce czy w Europie. Także wydaje mi się, że jest to kraj niezwykle fascynujący, natomiast też bardzo bolesny w takim codziennym doświadczeniu. Zwłaszcza jeśli nie chce się zamknąć w tych bardzo ładnych fotografiach nie wiem, oceanu i mostów San Francisco, a rozejrzeć troszkę dookoła i zastanowić się na przykład, jaka jest jakość życia nie wiem, chińskiej rodziny, która właśnie nam serwuje jedzenie. Natomiast na pewno było to fascynujące doświadczenie i właśnie to powracające uczucie, że kiedy się mówi o Łodzi, to jest coś ciekawego, to jest coś, czego w żaden sposób nie trzeba usprawiedliwiać, tam dopowiadać, dlaczego chce się zajmować tą Łodzią. I to właściwie na każdej płaszczyźnie, czy to właśnie były badania tych biografii robotniczych, czy właśnie Uniwersytetu Socjalistycznego. Z kolei ten projekt właśnie pozwolił mi rok mieszkać w bardzo idyllicznym ośrodku w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton. To jest pierwszy tego typu ośrodek, takich instytutów mamy już sporo i w Europie i nie tylko, nawet w Polsce powstał kilka lat temu. One wszystkie opierają się na podobnym modelu takiej, powiedzmy, oazy dla naukowców różnych dyscyplin, gdzie oni mają przyjechać i myśleć. Ja się trochę z tego może tak podśmiewałam,
Ale no rzeczywiście na powitalnym wykładzie powiedziano, no tak, tutaj macie zakwaterowanie, obok stołówka, biuro, wszystko właściwie, nawet jeśli chcecie zmienić żarówkę, to jest do tego kliknięcie online, przychodzi pan i zmienia tą żarówkę, wy macie chodzić po lesie i myśleć. Więc już chodziłam po lesie, to prawda. Ale jest to, powiedzmy, taki model, że właśnie należy stworzyć oazę dla naukowców, żeby mogli się oderwać od różnych grantowych wymogów i po prostu skupić na tym, co robią. Ja akurat uczestniczyłam w szkole studiów społecznych, w bardzo ciekawej, interdyscyplinarnej grupie, gdzie takim motywem co roku tam jest jakieś ogólne hasło, które przyświeca przynajmniej części badaczy zgromadzonych. Tam były to nauki społeczne, znaczy nauka społeczna o naukach społecznych. Stąd ten socjalistyczny uniwersytet i rola socjologów w jego budowaniu, wydaje mi się, była czymś, co przyciągnęło jakby uwagę, ponieważ w historii Instytutu no, nie było tam wiele osób z Polski, nie było tam za wiele Polek i na pewno nie było tam wielu socjologów. Więc było to bardzo ciekawe doświadczenie. Właśnie pierwsze mieszkania w lesie, nieważne gdzie, to mogło być pewnie pod Uralem równie dobrze, i takiego zupełnego oderwania się od na przykład miejskości i codziennych obowiązków. A dwa, zetknięcie z tą taką najbardziej elitarną chyba jednostką akademicką w Stanach, z logikami, które tam panują, co do, nie wiem, wydawania książek, myślenia w ogóle o swojej karierze, o tym, co się chce robić w świecie. Bardzo takie formacyjne doświadczenie, też krytycznie oczywiście. No ale dzięki temu na przykład pozwoliło mi to na czy udział w seminariach, czy udzielenie wykładów na Harvardzie, Berkeley, właśnie w Ann Arbor, z którym wcześniej współpracowałam. I to są takie doświadczenia, których teraz jakby siedząc sobie w Łodzi w pandemii w ogóle można, jakby wydaje mi się, że to było inne życie zupełnie. Ale było to doświadczenie na pewno bardzo, bardzo fascynujące, ale też takie w jakiś sposób zrównujące, że tutaj w Polsce, nie wiem, wyobrażamy sobie, że nie wiadomo, co na tym Harvardzie, czy właśnie w tym Princeton się dzieje. I rzeczywiście dzieją się niezwykle ciekawe rzeczy, ale możemy mówić o wielu naszych badaniach równoprawnie. Ten świat jest zamknięty chyba bardziej strukturalnie, jeśli chodzi o właśnie dostęp do pieniędzy, dostęp do znajomości, a już jak człowiekowi jakoś się tam uda przez te bariery przebić, to się nagle okazuje, że no, jest możliwy dialog i partnerskie traktowanie. No tutaj oczywiście już jako socjolog zapala mi się dużo lampek, czy nie mówię zbyt ogólnie, ale moje doświadczenie przynajmniej było dosyć inkluzywne. Oczywiście z tym założeniem, że na przykład nie chcę tam zostać i nie ubiegam się o pracę. Jak opowiadasz i wymieniasz te wszystkie nazwy, to wydaje się to naprawdę fascynujące i tak spełnienie marzenia chyba wielu naukowców, żeby dostać się na taką uczelnię i tam prowadzić badania, ale też szczególnie to mieszkanie w tej wiosce w Princeton. Myślę, że wymaga niezwykłego takiego samozaparcia i takiej samodyscypliny, żeby jednak codziennie się do tej pracy mobilizować bez żadnych bodźców z zewnątrz. To jest trudne pytanie, bo na pewno ja jakoś tam jestem pracowita i dużo czasu poświęciłam na robienie też tego, co bardzo lubię, ale wydaje mi się, to niejednokrotnie już tak powiem, zaostrzone debaty o tym toczyłam, bo zdarzało mi się mówić, że to Princeton to było trochę taka wygrana na loterii, że to był przypadek. I zgadzam się, że nie do końca. Ale to jest tak, że kiedy ja mówię, że to była trochę loteria i przypadek, chodzi mi o to, że ja już grałam z bardzo wąskim gronem ludzi, którzy wszyscy dużo pracują, dla których nauka, wydaje mi się, musi być pasją, bo w pewnym momencie to już nie możesz po prostu tak siebie autowyzyskiwać bez pasji w tle. Jest to taka trochę ideologia. I że to, że akurat mnie wybrano na ten rok, zresztą spotykałam tam ludzi w znacznie bardziej zaawansowanym stopniu kariery, którzy, nie wiem, 3 razy się ubiegali, dopiero za 4 się udało, albo też autorytety dla mnie, które mówiły, o, jesteś tutaj, ja tam się ubiegałem wielokrotnie i nigdy się nie dostałem, że jest to troszeczkę przypadek. Znaczy jest to taka, powiedzmy, koniunktura, akurat pasował może mój temat, oni też mają polityki na przykład równościowe, co do rozłożenia w świecie i płci. I wydaje mi się, że trzeba być też tego świadomym, że nie mówię, że miałam szczęście jakieś, trafił mi się fart, ale że jest tutaj wiele przypadkowości. I oczywiście trzeba być jakoś tam dobrym, jakoś tam pracowitym, ale tych ludzi jest bardzo dużo, którzy są dobrzy i pracowici. I potem już konkurujemy ze sobą nie do końca w merytokratycznych kryteriach, tylko jest ten trochę przypadku.
No, myślę, że zbyt krytycznie jednak się odnosisz do swojego sukcesu, ale tak jak już wspominałaś i także poza tą rozmową jednak no, masz taką tendencję. Natomiast no, ja jestem nieustannie pod wrażeniem. Natomiast może jeszcze opowiedzmy o samej metodologii twoich badań, bo to też się wiąże z tym, co robimy w topografiach i myślę, że jest to dosyć ciekawe, żeby właśnie omówić w sposób, że w ogóle opierasz bardzo dużą część swojej pracy na wywiadach i z tym wiąże się no, to wyzwań. Tak, to prawda. Znaczy, ja jeszcze bym jeden taki może krok do tyłu poczyniła, to znaczy ja zaczynam jako socjolog, studiowałam też w Łodzi właśnie socjologię, ale z składanym programem też z kulturoznawstwem, z antropologią i bardzo szybko okazało się, że taka socjologia powiedzmy mainstreamowa to nie jest do końca coś, co mnie interesuje i choć akurat historii nie studiowałam, to dzisiaj powiedziałam, że jestem właśnie wyspecjalizowana powiedzmy w socjologii historycznej, to znaczy raczej interesują mnie procesy społeczne przeszłości niż no, teraźniejszości, chcąc nie chcąc, to wszystko jest połączone. I to nie są tylko wywiady, oczywiście to nasza jest topograficzna też działalność chyba główna, ale wydaje mi się, że takim kluczowym założeniem dla mnie jest to, że rzeczywiście ja bym chciała zrozumieć przeszłość. I niekoniecznie interesuje mnie, czy coś się zdarzyło akurat we wtorek, czy w środę, i czy to był dekret numer taki, czy śmaki, tylko chciałam się na tyle zanurzyć w rzeczywistości społecznej przeszłości, żeby móc ją rozumieć. To jest oczywiście obarczone też naszym indywidualnym doświadczeniem, ale wydaje mi się, że akurat ten zwrot metodologii już w latach 60. przerobiliśmy, także kto pisze i rola badacza jest nie do wykluczenia i lepiej ją sobie uświadomić, niż ignorować i udawać, że jest się obiektywnym. Więc na przykład właśnie w tych badaniach o socjalistycznym uniwersytecie to były wywiady z pracownikami, wywiady i autobiografie z przeszłości, czyli albo drukowane w różnego rodzaju prasie branżowej, czy zbierane w jakichś tam jubileuszowych wydawnictwach, ale to była też analiza prasy codziennej, różnych przemówień, debat. Chodziło o to właśnie, żeby jak najbardziej zanurzyć się w tą przeszłość i rzeczywistość społeczną i próbować zorientować się, czym ona była dla jej uczestników. Rzeczywiście interesuje mnie doświadczenie, które jest bardzo trudno dostępne dla badacza i niejednokrotnie rozumiem, że to jest trochę unik, ale często odpowiadam na krytykę różnych moich wyborów metodologicznych na zasadzie, a jaka jest alternatywa? To znaczy, co, jak inaczej mogę dotrzeć i próbować odpowiedzieć na pewne pytania, które uważam, że warto zadawać i to, że trudno jest na nie odpowiedzieć, nie znaczy, że nie powinniśmy o te rzeczy pytać. I zazwyczaj nie ma alternatywy. To znaczy, mamy tylko źródła bardzo mocno obciążone na przykład czasem przeprowadzania, czy tak jak w przypadku wywiadów, momentem, stanem psychofizycznym rozmówcy, atmosferą wywiadu, kto i jak przeprowadza, czy nie wiem, jest remont za oknem. I oczywiście to jest przypadkowe, ale nie mamy właściwie innego wyjścia. Na przykład spotkanie w czasie rozmowy jest obarczone nie wiem, stanem psychofizycznym rozmówcy, interakcją tego, czy jest remont za oknem, czy nie. I zawsze jest to w jakiś sposób, znowu przypadkowe, może ten przypadek będzie takim naszym leitmotivem rozmowy, ale no nie mamy innego wyjścia, to znaczy równie, uważam, równie surową krytykę można przeprowadzić wobec archiwów, zbiorów jakby, które rzadko kiedy są już podważane, już są w takim mainstreamie historycznym, że no to jest pewne źródło, ale to są zawsze konteksty społeczne wytworzenia. I wydaje mi się, że większości socjologów historycznych, którzy też w Polsce są coraz silniejszym głosem w dyscyplinie i też interdyscyplinarnie, bo wiadomo, że zawsze tego typu zbitki wypychają cię trochę poza granice własnej dyscypliny, że są coraz silniejsze i że w jakiś sposób też chętniej się wchodzi w dialog na przykład przez historyków. Nie wiem, moja książka właśnie punkty za pochodzenie, właściwie wszystkie nagrody, które zyskała, to były nagrody historyczne, czyli jakoś ten głos został rozpoznany przez też historyków, może z pewnym takim mrugnięciem oka, no, to jest jednak socjolożka, to tam może sobie troszkę więcej pozwolić, może gdybym była historyczką, to nie byłoby tak lekko, ale jednak ten głos gdzieś tam zabrzmiał i no i zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, a opowiedz, to bo właśnie już wspomniałaś kolejny długoletni projekt, to może opowiedz o jego założeniach.
To jest projekt, który w sumie w założeniach może jest trochę podobny do mojego pobytu w Princeton, ponieważ zdaje się, że atmosfera, projekt w ogóle się już rozpoczął, nazywa się Reset, zbiera międzynarodowych badaczy różnych dyscyplin właśnie w Wiedniu pod opieką Filipa Tera i będzie zajmował się właśnie badaniem transformacji, ale nie tylko, zahacza też o cały okres, powiedzmy, republik sowieckich, radzieckich i ma bardzo luźną strukturę, to znaczy bardzo dużo wolności daje samym badaczom i proponowane tematy, które tak naprawdę jeszcze wydaje mi się są w dużej mierze w procesie, mają pozostawać jakoś tam ze sobą w dialogu. My będziemy pracować razem przez 5 lat w moim przypadku ze względu na też urlop macierzyński, inny projekt, który kończę 4 lata, ale będziemy właśnie pracować wspólnie nad lepszym zrozumieniem właśnie procesu transformacji w Europie Środkowej. I wydaje mi się, że pod tym względem to jest takie środowisko, w którym mam nadzieję się dobrze odnaleźć. To znaczy raz, że jest to właśnie podobne podejście, jakie ja wcześniej stosowałam. Zresztą nie bez przyczyny jakby dołączyłam do tego zespołu. A jednocześnie nie ma on, z tego co się orientuję, bardzo restrykcyjnych wizji tego, co mamy wypracować. Znaczy nie ma narzuconej jednej metodologii, czy jakiegoś kanonu lektur. Myślę, że to będziemy go wypracowywać właśnie w trakcie seminariów. Projekt dopiero rusza, więc trudno mi coś więcej powiedzieć. Na razie ma taką właśnie bardzo otwartą, elastyczną strukturę. Myślę, że to jest dobre, nie tak wcale często spotykane. No ale osobiście jestem pełna nadziei i z, tak powiem, optymizmem patrzę w przyszłość na to, co możemy wypracować razem, na też zajęcie się nowym tematem, który też w moim przypadku nie jest do końca zdefiniowany. Na razie jeszcze skupiam się na zamknięciu tego projektu porównawczego z Łodzią i Detroit. No a co będzie za kolejny rok, czym się będę wtedy zajmować, to jeszcze mam trochę czasu, żeby się zdecydować. I kiedy wyjeżdżasz do Wiednia i na jak długo? Wyjeżdżam we wrześniu i to będą 4 lata od wtedy. Natomiast ze względu na to, że zamierzam badać Polskę i tutaj też pozostaje moja rodzina, Stowarzyszenie Topografii oczywiście, ale także zostaję cały czas zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim, w którym teraz przebywam na urlopie bezpłatnym, pracuję w tej chwili właśnie na Uniwersytecie Warszawskim, to zdaje się, że nie będzie problemów, żeby się spotkać na Piotrkowskiej albo gdzieś indziej. Na pewno część roku będziemy całą rodziną spędzać w Łodzi. I to też jest właśnie ciekawe założenie tego zespołu, to znaczy, żeby nie powodować drenażu mózgów z krajów, że tak powiem, gorzej sytuowanych, czy oferujących nieco gorsze warunki pracy niż właśnie Austria, żeby w miarę możliwości osoby, które uczestniczą w tym projekcie, zachowały, że tak powiem, więzi z krajem pochodzenia czy krajem badania, no bo to już różnie w tych akademickich biografiach bywa. Także zobaczymy oczywiście, co będzie za 4 lata, ale na razie planuję po prostu wrócić do Łodzi. Bardzo się cieszę tej deklaracji i dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że to dla mnie było niezwykle ciekawe, a nasi słuchacze mogli Cię lepiej poznać, bo myślę, że to jest dosyć unikatowa sytuacja, kiedy właśnie mówisz o sobie, a nie o swoich badaniach. No, myślę, że też niewielu osobom by się udało mnie do tego przymusić, także dziękuję Ci za tę możliwość. Nie wiem, czy będę z tego zadowolona. Myślę, że nie zdradziłaś żadnych sekretów, więc na pewno osoby, które znają Cię także z poziomu zawodowego, bardzo chętnie wysłuchają tej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo.